poznawczy TKS konstrukcji profesora Edwarda Habicha. W 1933 roku uruchomiona produkcja. Wyprodukowano tego około 274 sztuki. Uzbrojony był w karabin maszynowy Hotchkiss wzór 25 lub NKM, najcięższy karabin maszynowy konstrukcji Bolesława Jurka. Przez stoczek przejeżdżali, wycofywali się. Akurat za chwilę po tym, jak się wycofali, to był w Seroczynie bój spotkaniowy, w czasie którego zniszczonych zostało kilka tankietek i samochód pancerny. Po wojnie służył norweskiemu rolnikowi jako ciągnik. W związku z tym niektóre elementy pancerza przeszkadzały w eksploatacji tego pojazdu. Rolnik poodkręcał te pancerze i niestety niektóre elementy zginęły. Ale w momencie, kiedy został odnaleziony ten pojazd za sprawą kolekcjonera norweskiego, który to sprowadził do Szwecji, stamtąd dyrekcja Muzeum Wojska Polskiego sprowadziła ten pojazd do Polski. Mój tata, Henryk Nowosielski, uczestniczył w rekonstrukcji tego pojazdu jako doradca, ponieważ mój tata służył w 4. Batalionie Pancernym w Brześciu, a w 1939 roku walczył w ramach 91. Dywizjonu zwerbowanego, wystawionego przez 4. Batalion. Był wyprodukowany, był skonstruowany w 1941 roku. Niemcy zrobili ten pojazd dla wojsk aerobowych, czyli dla wojsk spadochronowych. Miał pierwszy raz wziąć udział w desancie na Kretę z brygadą spadochronową generała Studenta. Niestety nie zdążyli jeszcze tego zrobić, ale potem on był wykorzystywany przez różne formacje. Bardzo dobrze się sprawdził w czasie zajmowania Rosji w 1941 roku po bagnach Białorusi, Ukrainy. Świetnie ciągnął działka, moździerze, a często również był używany do podwożenia tak zwanego czołgu miny, który...